Honda Cross Tourer 1200, kawał sprzętu. Pamiętam, jak kupowałem Afrykę, to coś one mi się jeszcze tam w katalogach przewijały. Nie wiem na 100%, ale czy to nie był właśnie jakoś modelowo tak, że one jeszcze były wtedy dostępne? Coś mi się to tak przypomina. Lecz mogę się mylić. Co do zrobienia, przeglądzik na kilometrów ile? Chyba 48. Tak, 48. Więc do sprawdzenia luzy zaworowe, filtry, płyny, klocki hamulcowe, przy okazji łożyska. W tylnym kole raczej jako tako w feldze łożyska nie znajdę, ale w przednim już jak najbardziej. Troszkę tu będzie grzebania przy tym, aby się do wszystkiego dostać. No, fajny sprzęt. 4 cylindry, V-ka. Także już można powiedzieć, takich nie robią. No, może robią, ale nie w takich, że tak powiem, popularnych motocyklach. To już jest pomału taki produkt premium. O tak, i V8-ki. Kiedyś V8-kę miała zwykła BM-ka, czy zwykły Mercedes E-klasa. Teraz też ma, ale już jest tam AMG, czy tam coś. Lubię jakieś tam pakiety sportowe. A wcześniej co było? E39 przykładowo. E34 również. No E36 to trójka, tam V8-ki fabrycznie nie było. No i przy okazji mój też, powiedzmy, Lexus, nie? Też była V8-ka. Zresztą tam wyborów dużo nie było, bo albo 3 litry 2JZ, albo czy UZ4 czy V8. Dobra, nieważne. Od czego zaczynam? Jak zawsze, od ściągnięcia zbiornika, plastików, gmoli i dobrania się do pokryw zaworowych. Troszkę tego rozkręcania będzie. O, ile tam jest paliwa w baku? Jak sobie zerknąłem przed tym. Dwie kreski. Kreska ponad rezerwę. To dobrze. Działam. Widzimy się po drodze. No więc rozbieram. Zbiornik na zawiasie. Przewody nie są napięte. Wszystko jest luźno. Może tak sobie być. Krąży legenda o tym motocyklu. To tam zresztą chyba, co niektórzy pewnie ją słyszeli, że jest bardzo złe dojście do przedniego, przedniej głowicy. No jest. No, o ile tył ściągnięcie puszki z filtrem jest, tak przód tam jest. Jest do montażu chłodnica. 1 500 432 wtyczki różnego rodzaju. No tutaj jest cała wiązka odpięta. Sobie leży. Zresztą tam w wiązce się nic nie stanie. Tutaj też wiązka, jak i przewody od przewietrzania, od powietrzenia, zwał jak zwał. No i tą wiązkę, gdzie ja ją to upchnę, żeby mi to nie przeszkadzało. Tam gdzieś będzie trzeba. No, ona widzę leży na pokrywie zaworu. No tutaj jest fajka, wtyczka od świecy, od cewki. Leży na tym. No, także legenda jest w tym przypadku jak najbardziej prawdziwa. Dojście jest o takie sobie. Więc rozbieram dalej, ściągam chłodnicę, plastyki, zaślepki i inne gadżety. No i widzimy się niedługo. Uwaga, uwaga, głupi żart. Jakbym wiedział, to bym nie rozbierał. Wydechowe poprawiłem, sące wszystkie się mieszczą. Wydechowe również poprawione na przedniej głowicy, na tylnej. Jedno, co mnie zastanawia, ten, kto ustawiał luzy zaworowe przede mną, jaką cholerę malował nawet śruby w środku. Wystarczy śrubę od pokrywy zamalować i wtedy widać, czy było odkręcane, czy nie. A chyba, żeby jedynie taki powód tego, żeby sprawdzić, czy się śruby odkręcają, ale no nie, chyba trochę bez sensu. Przód również pomalowany, no ale tak jest, jak jest. Plus dla Hondy mamy sobie półeczkę na plus 8 i na przyrząd do trzymania śrub od regulacji. Żarcik. No co, tak to wygląda. Złożę sobie pokrywy. Leży wszystko na stole, na razie tylko luzy zaworowe zmierzyłem. I tak jak mówię, sące w porządku, a wydechę poprawiłem. Filtr powietrza, szału nie ma. 21 rocznik nabity na nim, także na pewno był wymieniany. Ale sprzęt mocno brudzący filtr, na pewno. To tak jak mówiłem, poskładam sobie pokrywy. Niech schnie. No a tu akurat powiedzmy, że ma co. No i co? I dalej z tematem. Świec nie mam jeszcze, świece nie dojechały, cholera. Nawet nie wiem, czy ja tutaj będę składał cały przód. W sensie chłodnicę i resztę.
Chodnicę może i tak, ale tą instalację całą, którą tam sobie... O! Tutaj sobie zwisa. No, zastanowię się. Tak, żeby mieć później dojście, żeby nie rozpinać tego wszystkiego po raz drugi. Działam z tematem. Dobra, działam dalej. Tutaj góra na razie tylko tak leży. Świecę mam, więc zaraz je wkręcę. Temat sterownika jeszcze ruszam. I popatrzmy sobie. Tutaj mam wczytaną serię z tego sterownika. Mimo, że tam program udostępnia, ale serię sobie zawsze ściągam, jakby coś tam było nie tak. 1200X seria. Proszę bardzo. I tak, poza tam wiadomo zmianą temperatury i takich różnych rzeczy, co zrobiłem? A czy co zrobiłem? Pokażę, jak to wygląda. Otwarcie przepustnic zapniemy sobie powiedzmy na czwartym biegu. Idziemy sobie przy pełnej manecie. Seta, seta, seta. I gaz nam przemyka. Tak, jestem również na piątym, na szóstym. Również przymknięcie przepustnicy, pełne otwarcie, mamy 100%, tylko 7 i 7250. Później nam znika na niższe obroty, również poniżej mamy tylko 100%, a tutaj mamy 72, także nawet nie 3 czwarte. Ale też sobie można zerknąć jeszcze w jedno miejsce. Blokady przepustnic. No cóż, to jest blokada prędkości po prostu, nie pójdzie pełnym ogniem. Powiedzmy przy 10 tysiącach, no ten silnik się nie dokręci do tyle. Powiedzmy przy 9 tysiącach blokadę mamy na 64%. No, także jest zblokowany dość sporo. Też jak patrzyłem tam, gdzie jest, tylko to wiadomo, to tak tylko obrazowo pokazuje, żeby ktoś tam nie myślał, że to jest jakiś wyznacznik wszystkiego. Można też sobie zerknąć, że i paliwa nam ubywa. Im wyżej, tym mniej. A dlaczego? Dlatego, że przepustnice się zamykają, także i paliwa mniej. Więc tam lekkie korekty wprowadzę. I skręcam ten makaron. On troszkę tej elektryki tutaj, tej instalacji wisi. Troszkę tych wtyczek do podpinania. Ale wszystko do zrobienia. Myślę, że po tych zabiegach troszkę maszyna się żwawsza zrobi, ale też jeszcze jedną rzecz pokażę. Jeśli chodzi o, powiedzmy, otwarcie przepustnic, jak jest tak troszkę, powiedzmy, skastrowane, jeśli chodzi o oddawanie mocy, 70-69% otwarcia przepustnic, 36%, a tutaj wchodzi na 57%. Także też tak jest, jak jest. No ale to wiadomo, też trzeba z głową, aby nie szarpał i tak dalej. Działam z tematem i widzimy się po drodze. Silniczek odpalony, sterownik wcześniej zaprogramowany, wszystko w porządku. A troszkę się kopci, bo gdzieś tam się pewnie po wydechu czy gdzieś polało. Się wypali. Niech chodzi, niech się rozgrzeje do włączenia wentylatorów. Posprawdzam sobie płyny. I będzie dobrze. Już poskręcany, pracuję sobie, podpięty do diagnostyki, jak widać na zielono. Tak więc błędów nie ma, nawet stary. O, bardzo dobrze, że się wiatraczek włączył, gdyż jest obniżona jego temperatura. Z tym, że to może troszeczkę kłamać, a no mianowicie dlatego, ale nie, dobrze, ustawiony był na 95 tam około, z czego troszkę może kłamać, no ale sprawdzimy zaraz, obroty około 1200 trzyma, no sprawdzimy, co z tym wiatraku, z tym, że tak jak mówię, może nie do końca być odświeżanie tak jak trzeba. 95. Dajże na 90 chyba 5 właśnie jest ustawione, z tym, że tak jak mówię, odświeżanie, a to co faktycznie widzi, czy 98, już nie pamiętam, ale w każdym razie obniżona jest temperatura wiatraczka.
Dobrze jest. Do ilu spadnie? Do stówki wzrośnie? Zdąży wzrosnąć czy nie zdąży? O tak, bardziej już z ciekawości. 97, no i luz. Już maleje. Było słychać? Było, nie? Ale już obrotem spadają, już się przeucza pomału. Dobra. No co? Niech sobie chwilę popyka. Musi teraz, chcąc nie chcąc. No i jutro na zewnątrz. Nie wiem, czy mi się uda przejechać, coś ta pogoda nie bardzo się popsuła troszkę dziś po południu. No i będzie gotowy. Motocykl, jak widać na zewnątrz, wszystko porobione. Luzy zaworowe, wszystkie płyny, nowe klocki przód, tył, olej w kardanie. No i całą listę na 48 tysięcy kilometrów. Dodatkowo sterownik przeszedł modyfikacji, z takich mniej istotnych obniżenie temperatury wiatraczka o kilka stopni, a także usunięcie przymykania przepustnic przy, że tak powiem w cudzysłowie, pełnym ogniu. No bo tak to niestety było, na wyższych biegach otwarcie, mimo pełne otwarcie manetki, no, było jedynie tam przez 7200 bodajże, a później cały czas było przymykanie przepustnic, również na niższych biegach to samo. Teraz jest, ile odwiniemy, tyle nasze, że tak powiem. Sterownik zmodyfikowany, temperaturka, tam mówiłem. No co, pyka sobie na wolnych, diagnostyka również nie wykazała żadnych tam błędów. Fajny motocykl, osobiście jeździłbym. Takie mi się właśnie krążowniki podobają. No niestety pogoda nie jest zachęcająca do jazdy. No trudno, jest jak jest. W końcu już prawie grudzień. No co, pracuję sobie już jakiś czas. Fajna maszyna. Podoba mi się i fajny silnik, bo V4 1200 pojemność. To już nie jest byle co.